na pewno. Tu też trzeba ten obornik przykryć. To też ma być zorane, jak widzę tam, że jest bruzda na 5 cm. No to słuchajcie, no nic z tego wielkiego nie będzie. Ja dzisiaj od rana sobie tu przyjechałem. Wczoraj w nocy w ogóle wjechałem, bo orałem sobie tamten poprzeczek po oborniku, gdzie była hałda. Tragedia. Kuźwa, naprawdę, jak mówię, jak będzie tak całe pole szło, to my przez tydzień tego nie zaoramy, nie? Serio. O, i tu jest teraz okej. Tu jest taka skorupa. Wiem, tu powinien być głębosz, tak? Przyznaję się bez bicia. Myślałem, że tam on jest bardzo potrzebny. Tutaj... myślałem, że nie aż tak bardzo, ale musi być zerwana, to wiesz, wierzchnia późna. To... żebym po prostu, wiecie, też na następne lata i na powietrzona ta gleba była i wszystko. No to się zwiąże z wielkimi kosztami. Ale trudno. Trzeba będzie na tych vlogasach podbierać i trzeba będzie zamówić kogoś, no bo oczywiście swoim sprzętem takiej pracy nie wykonamy. Wiem, że Kuba będzie robił na Solcu, jestem z nim ugadany. Tam to zostaje na wiosnę pod grot. I wtedy Kuba przyjedzie i tam to już przerobi. Ten, wiecie, ten poprzeczniak. A tutaj no niestety jeszcze jeden sezon będzie musiało sobie poczekać. Może zobaczymy, zrobilibyśmy pod wiosenne, jeżeli akurat Kuba będzie robił szybciej niż to będzie tam orane, o powiedzmy tak. Kurde, tak z Krzysiem mogliśmy tu bardziej dojechać. On wiecie, mokry, suchy był, ten obornik. Bo chciałem powiedzieć, że mokry. Mokry Krzysia obornik to też inaczej się rozsypuje, tak? To już pójdzie? Powinno.
Zobaczcie sami. Tylnią skibę wyciągam. Leci tak. Leci kuźwa tak. Także no, mówię, dzisiaj na pewno sobie zagony pozaczynam o jakiejś 17-18. I wtedy o wodne oczy można orać. Najgorzej zagon zacząć. Ja kuźwa do połowy dojechałem, ale tak nie było źle, bo powiem wam, że kurwiłem się. W połowie pola podniosłem pół, pojechałem do domu, bo jeszcze przednia skiba się kuźwa odkręcała. I... mówię, kurwa, nie, no jadę do dół. No dojechałem do połowy pola, straciłem w ogóle widoczność, gdzie co kuźwa jest. Ale rano przyjeżdżam. Tak patrzę. Opuściłem ten punkt, pociągłem do końca, dojechałem do stóru, no i kuźwa, nawet równo, zobaczymy jak dojadę, wiecie, wrózda, nie? To wtedy będzie wszystko widoczne. Ale też, wiecie, to było to zadolenie, czyli była tam wrózda w tamtym sezonie, więc było widać, lecz była taka dziura, że kuźwa, opuściłem punkt na maks. Kurwa, twoja matka. Opuściłem punkt na maksa. I tak jest, powiem wam szczerze, zawsze jak jest zagon zrobiony, to na tym zagonie zawsze była górka. Tak, w tym roku tej górki nawet nie widać, więc bym powiedział jeszcze dołek jest. O, wujek teraz widzę poprzeczniaki robi. Nie wiem jak tam u niego, chyba na dołku jest glina, ale tam nie widzę, jak mu niestety szło. Fajnie, tak by można było se orać. Ale jest, orki tam jeszcze jest. I jeszcze więcej. Nie wiem, czy też nie namówię rodziców, a znajomy ma bez orkowca. Chociaż takie pół hektarka. Chciałbym im pokazać. O, wujo. Wujo tak se robi. Proszę bardzo. No jo, bo weźcie teraz skakaj po poprzeczniaku. Ja dlatego też dojeżdżam do samego końca. Bo kuźwa wczoraj poprzeczniak był taki, że wiecie, dojeżdżaliśmy podnoszone, zawijane bez zawracania. Kurwa, chyba z pół godziny ten poprzeczniak robiłem, bo myślałem, że z kabiny wylecę. I ja mówię, dobra ciul. A wujek sobie, no jo, drogą przejedzie. Opuści co w niej, dziękuję. Tutaj troszeczkę inaczej ten poprzeczniak. Też w pizdę nie muszę mu tak dawać. Ale jak załapię gliny, to... A był dobry wieczór, tak już mogę powiedzieć. Dzień ten sam, ale krótszy dzień, już teraz dnia na dzień, że tak powiem. Ale anegdotę dałem na sam start. A my se robimy zagon. Jadę wolno, bo tych śladów tu jest teraz dużo i po talerzówce inaczej i po rozrzutniku inaczej. I staram się tu w miarę widzieć, gdzie wcześniej było rozorywane w poprzednim roku i to zadolenie takie trochę zarzucić. Więc zobaczymy. Pół też przy okazji trzeba ustalić, bo do agregatu wszystko było pozmieniane. Więc zobaczymy, co to wyjdzie. Pięknie uściłane. Tak to można powiedzieć. Teraz jest dobrze. Jak jechałem dwójką, to tak, kurde, powiem wam szczerze, że normalnie nie wiem, czy nie pojadę po trzecią skibę. Zobaczę, dzisiaj zrobię te zagony i nie wiem, czy nie pojadę po trzecią skibę i będę jeździł jedynką. Wiem, że idzie to wolno, ale kuźwa, jakoś mam wrażenie, że całkiem inny, a inaczej orka wygląda. Na przy tej dwójce to tak szarpie jakoś, kuźwa. Już nie mówię o pukaniu oczywiście, tak? Ale tutaj tak jakoś, kurde, kulturalniejsza orka moim zdaniem jest. Ale zobaczymy. O! Wiadomo, przy jedynce może być ciekawie z trzema skibami, kurwa, to uciągnąć. Bo jednak tu też jest glina, tu cała górka jest w glinie. Trochę mi zeszło, ale jest uprawione wszyściutko. To co i było orane i to co wcześniej było zorane, jest kawał placu, że tak powiem.
wszędzie robiona, bo na tej jedynce to pojedziesz sobie trochę i jak z obrotów zejdziesz, to ją zaczyna wyrzucać, więc jedynka, dwójka tutaj są do zrobienia po prostu i tyle w temacie. No ale ta jedyneczka mi jest to potrzebna. Czuję jakby stary dziadek. Nie ubliżając oczywiście nikomu. Ale się czuję jakbym był starym dziadkiem i taką prędkością robił. Kurde. Jednak ten farming i orka mu ci nie dały. Coś nie da, że śmieje się. Ale tak całkiem inaczej, jak człowiek sobie na tych większych sprzętach w życiu mógł popracować. Strasznie słońce bije od prawej strony. To już w ogóle całkiem inaczej się brudno zaczynało, bo tam się górę podnosiło, dół się opuszczało i praktycznie ostatnie dwie skiby w jedną, ostatnie dwie skiby w drugą i miałeś zajebiście zrobioną bruzdę. Tutaj, o. Tutaj niestety tak nie jest. Kurde. Tak nie jest, bo też trzeba było teraz 15 razy pół przestawiać. A też jakbym miał na 3 skiby, no to bym mógł sobie porobić, ale przy 2 skibach to z kołem ciężko jest to wymanewrować. Chyba dobrze się przeciąłem, tak przynajmniej mi się zdaje. Czy już będzie równo do lewej czy do prawej, na to nie zwracam uwagi, bo to się wyprostuje. Ważne, żeby tu było ogarnięte. I mówię, no pomyślę, zobaczę jak to tą dwójką będzie się orało. Ile to jest? 15 minut. I skiwa przykręcona ta trzecia. Jedynkę. O! Esiok się załączył. No i zobaczcie, początek jechałem na dwójce i tak. Kurwa, nie mogę utrzymać kierownicy, nie? Przynajmniej prędkości. Ale będzie prostowania. No ale tam glinę mi zabiało, to wiecie, kurw zaczął tańczyć. I to już dupa. Tak samo, wolę pocofać.
kopać tutaj teraz za każdym razem, niż kuźwa później na poprzeczniaku 30 razy. O, dobra, pod kurką widzę, że będę musiał podnieść i przyjechać tutaj zraz. Żeby to w razie był podprostowy. Zobaczmy teraz, jak to będzie kryło.
duży pocić. Kurde. Machnąłbym sobie chętnie obydwoje drzwi, no ale nie, bo wtedy to już kurwa jak mocniej zawieje, to mnie wyciągnie przez 60. Bo dzisiaj bym je wyciągła, jak szerszeń mi latał przy jednych drzwiach. Ja mówię, no wleć mi tylko do środka. Tak tego nienawidzę, nie? Osy, szerszenie. Duże pająki tego. Wszystko inne kocham, ale tego nienawidzę. Trójką nie, prawdopodobnie jakbyśmy poszli, to kurwa byśmy przerzucali na tamtą brudę jeszcze. Co? Nieważne. Tak było. Generalnie... O! Kurwa, przepraszam bardzo, chciałem się tylko na sekundę obciąć, bo już mnie normalnie palec dzisiaj od tej pompy boli. Bo cały czas na pompie, przy agregacie, za chwilę coś się zawieszało, coś musiałem podnosić, cofać. Coś czuję, że dzisiaj wieczór i noc będzie ciężka, nie? Bo teraz byłem na obiedzie, chwilę posiedziałem, wstałem, mówię, o kurwa, do obiadu dobrze szło. Ola. Dobra, nic nie poradzimy. Musimy cofnąć, jeszcze raz próbować. Skurwysyństwo, no. Czekajcie, przepierdolę to na jedynce. Przelecę w klapkach Nike'a. No tak jest, że niestety czasami, wiecie, on był gdzieś zbity, rozrzutnik załapał i za taką hałdę zostawiło. Trzeba to rozwalić, bo kurna tego nie przyłożą. Tu się tutaj robi troszeczkę chłodniej, fajnie, bo już tak w kabinie nie grzeje. Jeszcze sobie jest jakieś... No, 40 do godzinki pouramy i spadamy. Jutro też jest dzień, ale tu powiem wam, jest walka, nie? Tu jest kurwa walka normalnie. Jeszcze wapno. Ma nie tu bokiem. O Jezus. Jakie to twarde, jak kamień. O,
Ale teraz tym ostatnim przejazdem prostowałem. Jechałem tylko ostatnią z Kibą, bo już tak miałem powyciągane, że masakra. Kurde, ale tu... Tu spoli no. Tu jest taki amoniak. Azot taki, że szwach. Chcę kółko trochę opuścić, chodzi tak praktycznie w ogóle kółko. Mało kiedy mi jest pomocne, bo i tak ta tylnia skiba gdzieś tam ma ciężko, a nie prowadza mi ani nic, więc nie chcę już tu nic w pługu przestawiać. Tak po prostu akurat na tym polu teraz jest. Kurna dziod, ile tego uwalnęło. Że u mnie to by się wałki zatrzymały w tym moim rozrzutniku. No. Czy to będzie oki? Będzie oki. Nie, nic tu nie dotykam, nic tu nie zmieniam. Bądy fałnie, a ondy nie bądy.
Chyba, że Mysza od tej strony bierze, ale zresztą ona będzie tak rozświetlona, że tu ją by już dawno było widać z daleka. W tym momencie... Rozumiem, że wszyscy są w domu. No nie, tylko się od ciężarówki odblaski odbiły. Jest 5 ciężarówek. Ale Mychy już... No, z godzinę. Pierwsza ciężarówka już z godzinę temu przyjechała. Więc prawdopodobnie u kogoś kończyli, wiecie. Ci, co się wysypali, już padli. Kurwa, jąby, co to tak prędko, majster? Coś, czegoś mi brakowało, tego stukotu, no. Jakby, kurwa, tu pod małych są, tak będzie tu pod 60, no.